przewagą 6,7 punktu nad Kazachstanem. Polacy na czwartym miejscu. No, rewelacyjny wynik Daniła Wasiliewa z Kazachstanu. Japończycy nie skartowali dzisiaj obaj, ani Nikaido, ani Ryoyu Kobayashi w serii próbnej. Oszczędzali siły na ten skok konkursowy. No, najlepsze ekipy dzisiaj każdy jeszcze w konkursie odda trzy skoki. Halvor Egner Granerud w serii próbnej 126 metrów, a wczoraj 9. lokata powracającego do wysokiej formy Norwega. I teraz także piękny i daleki skok. Gdzieś tutaj w okolicy rozmiaru skoczni, ponad 130-metrowa odległość. Wiatr mu sprzyjał, 1,7 metra na sekundę podnarty, a odległość 134 metry. A zatem dokładnie na rozmiarze skoczni wylądował, zaledwie pół metra krócej od rekordu obiektu, który od wczoraj należy do Angela Niszka i wynosi 134,5 metra. Magnus Brevik przyjechał tutaj z ekipą norweskich skoczków. Nie ma Aleksandra Sztekla, który został w Norwegii. Tej trend